Cześć wszystkim, witajcie. Dzisiaj pokażę wam, jak to zalaliśmy słupki. O, elegancko pozalewane. Teraz te słupki szpilki wsadzam. Wyrównuję sobie najpierw. O. Żyłkę sobie ustawiłem tutaj 6,5 cm i tu 6,5, bo szpilka ma 6,5. Szpilka dojdzie tutaj do szyłki. O. I akurat murłata ma 14, więc do osi szpilki jest 7, czyli murłata idealnie będzie szła po zewnątrz muru. I później, jak już będziemy mieli murłatę, to tu dojedziemy steropianem 20. Zamkniemy piątką nad murłatą dwa razy i tu wyrównamy ten kawałek, co zostanie z murłaty, piątką steropianu. I tu 20 steropianu damy piątki, żeby zamknąć mostek termiczny nad murłatą. Teraz o, szpilki sobie wsadzam do żyłeczki. O, mniej więcej patrzę, żeby była idealnie ustawiona. I 14 ma murłata, czyli 18 do góry szpilki, żeby 3 było centymetry na nakrętkę, na zakręcenie, żeby zbyt dużo nie wystawała. No i tak każdego słupka lecę. I zobaczcie, na jednego torksa złapaliśmy 36 cm. Dwie płyty wysmarowaliśmy je najpierw do smarowania szalunków specyfikiem. I ten. I tak to wszystko wygląda. 50 słupków, 50 szpilek montujemy, co metr 20. Zobaczcie. Cyk. Wieniec podniesiony 20 cm. Cały dach wyżej 20 cm. Widzicie, a wieńca nie wykonujemy w ogóle. To na tyle. Do następnego.